Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć parę słów na temat polskiego antykomunistycznego podziemia, które działało od 1944 roku na ziemiach polskich. W czasach komunistycznych o losach Polaków w czasie II wojny światowej nie wolno było mówić wszystkiego. Pojawiały się czasami jakieś wzmianki dotyczące na przykład bohaterów września 1939 roku. O nich wolno było mówić, oczywiście pod warunkiem, że walczyli z Niemcami, z Sowietami. Oczywiście ci, którzy walczyli z Sowietami, już byli pomijani. Można było coś powiedzieć o żołnierzach polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Powstawały książki, Dywizją 303, Wielkie Dni Małej Floty. Z czasem można było także coś niecoś powiedzieć o Armii Krajowej, głównie w kontekście Powstania Warszawskiego, akcji pod Arsenałem, albo na przykład zamachu na Kuczerę. Oczywiście też nie mówiono wszystkiego, ale jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, o tych żołnierzy podziemia antykomunistycznego, o nich nie mówiono albo zupełnie nic, albo traktowano ich jak pospolitych przestępców, jak zwykłych bandytów. Działo się to z tego powodu, że ci ludzie pod sam koniec wojny i zaraz po wojnie upomnieli się o to, aby Polska mogła być niepodległym krajem, być krajem takim, jakim była przed wojną. Oni się nie zgadzali z ustrojem komunistycznym, który został Polsce narzucony przez Związek Sowiecki i walczyli o to, żeby przywrócić krajowi niepodległość. Aby zrozumieć dobrze ich historię, musimy się cofnąć nieco do początku samej wojny, prześledzić pokrótce losy Polski w czasie II wojny światowej. Jak wiadomo, we wrześniu 1939 roku padliśmy ofiarą podwójnej agresji ze strony Niemiec i Związku Sowieckiego. W 1941 roku sojusznicy rozpoczęli wojnę między sobą. Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki. Wówczas doszło do krótkotrwałego unormowania stosunków pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim. W Londynie został zawarty układ z sowieckim ambasadorem Majskim. Zawierał go nasz naczelny włoski premier, generał Władysław Sikorski. Zostały ponownie nawiązane stosunki dyplomatyczne. Powstała Polska Armia w Związku Sowieckim, ale nie uregulowano sprawy granic. Stosunki z Sowietami zaczęły się psuć bardzo szybko, już tak mniej więcej od bitwy pod Moskwą, kiedy to Sowieci zaczęli przeważać na froncie wschodnim. W 1943 roku w kwietniu Niemcy odnaleźli na Smoleńszczyźnie w Lesie Katyńskim zwłoki polskich oficerów zamordowanych tam przez Sowietów w roku 1940 i ogłosili o tym swoim odkryciu całemu światu. Wówczas generał Sikorski wystąpił do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zbadanie zwłok znajdujących się w Lesie Katyńskim. Wówczas Stalin zarzucił polskiemu rządowi, że współpracuje z hitlerowskimi Niemcami i zerwał stosunki z Polakami. Działo się to w momencie, kiedy Armia Czerwona coraz bliżej, była już coraz bliżej przedwojennych granic Polski, a dotychczasowe poczynania Sowietów wskazywały na to, że zamierzają oni oderwać od Polski część jej wschodniego terytorium, na co oczywiście Polacy nie chcieli się zgodzić. Stosunki z Sowietami były bardzo skomplikowane z tego względu, że Stalin już utworzył swoje własne jednostki polskie, tak zwaną Armię generała Zygmunta Berlinga, podporządkowaną właśnie władzom sowieckim. Nie była to jednostka, która uznawałaby zwierzchnictwo polskiego rządu w Londynie. Poza tym Polacy nie wiedzieli jeszcze o jednej rzeczy, że podczas konferencji w Teheranie, która miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 1943 roku, trzech najważniejszych ludzi na świecie, tworzących wówczas koalicję antyhitlerowską, czyli Józef Stalin, a także premier brytyjski Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, zgodzili się co do tego, że Polska po wojnie zostanie przesunięta w swoich granicach ze wschodu na zachód. Czyli oznaczało to po prostu, że polskie ziemie wschodnie z Lwowem i z Krymem zostaną przyłączone do Związku Sowieckiego. Tam jedyne ustępstwo, jakie udało się poczynić, dotyczyło Białego Stoku, to głównie ze względu na pewną mapę, którą Churchill zabrał ze sobą do Teheranu i udało się jedynie Białystok ocalić dla Polski, ale Łuk i Wilno miały zostać po wojnie przyłączone do Związku Sowieckiego. Polski rząd oczywiście o tym nie wiedział. Polacy dowiedzieli się o tym dopiero rok później, gdy już Armia Czerwona od dawna stacjonowała na większości polskiego terytorium. I biorąc pod uwagę to, że w wyniku wojny pomiędzy Niemcami a Sowietami Armia Czerwona za niebawem wkroczy na polskie terytorium, powstała koncepcja akcji Burza. Polegała ona na tym, że polskie podziemie, wierne polskiemu rządowi w Londynie, wystąpi zbrojnie przeciwko Niemcom, którzy się będą wycofywali z polskiego terytorium. I po zwycięstwie nad Niemcami dowódcy Armii Krajowej oraz kierownictwo konspiracji cywilnej ujawni się przed Sowietami jako gospodarze. Miało to wyglądać w ten sposób, że wchodzą Sowieci na nasze terytorium, my walczymy jako ich sojusznicy i ujawniamy się, że my tutaj jesteśmy gospodarzami, witamy was na polskiej ziemi, razem możemy dalej walczyć z Niemcami.
Jeżeli chodzi o koncepcję tej wspólnej walki, była ona o tyle trudna, że od momentu zerwania stosunków z polskim rządem Sowietów mogliśmy traktować już nie jako sojuszników, ale co najwyżej jako sojuszników naszego sojusznika. Poza tym na kresach, zwłaszcza na kresach północno-wschodnich, partyzanci sowieccy, którzy tam znajdowali się praktycznie od przełomu czerwca i lipca 1941 roku, okazywali jawną wrogość polskim partyzantom z Armii Krajowej. Dochodziło nawet do masowych morderstw. Tak już 26 sierpnia 1943 roku w okolicach Jeziora Narosz oddział Armii Krajowej dowodzony przez porucznika Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic, został otoczony przez sowieckich partyzantów. Dowództwo oddziału zostało zamordowane przez Sowietów. Pozostałym partyzantom złożono propozycję wstąpienia do partyzantki sowieckiej. Ci, którzy się nie zgodzili, zostali zamordowani. Tam zostało zamordowanych co najmniej 50 żołnierzy polskiego podziemia. Poza tym sekretarz generalny Komunistycznej Partii Białorusi, Panteleimon Ponomarienko, wydał rozkaz, który nakazywał rozbrajanie polskich partyzantów na kresach północno-wschodnich. Ci, którzy nie chcieli złożyć broni, mieli być po prostu zabijani. Jeden z takich rozkazów został przechwycony zresztą przez Armię Krajową. Prezentował go później na Zachodzie już po wojnie podpułkownik Tadeusz Prawicz-Laski. Był to właśnie dowód na to, w jaki sposób Sowieci zamierzali postępować z Armią Krajową po wkroczeniu na polskie terytorium. Jednak zakonspirowane dowództwo Armii Krajowej i delegatura rządu na kraj początkowo liczyły na to, że uda się znaleźć jakiś modus vivendi z Sowietami. Dlatego powstał ten plan akcji Burza. Sowieci wkroczyli na terytorium państwa polskiego, na to przedwojenne terytorium, już na początku stycznia 1944 roku. Miało to miejsce w powiecie sarneńskim. No i wkrótce polskie dowództwo Armii Krajowej nakazało rozpoczęcie akcji Burza. W międzyczasie przygotowywano się już w kraju do legalnego przejęcia władzy. 9 stycznia 1944 roku utworzono Radę Jedności Narodowej. Był to taki podziemny parlament. Na jego czele stanął Kazimierz Puszak, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. O nim jeszcze wspomnę w moim wystąpieniu. W maju powstała, 3 maja specjalnie wybrano taką datę, ponieważ było to nasze narodowe święto. Powstała Krajowa Rada Ministrów. Na jej czele stanął Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraj. O nim także jeszcze będę mówił. W marcu 1944 roku do boju wyruszyła odtworzona przez Armię Krajową 27. Wołyńska Dywizja Piechoty. Walczyła ona na Wołyniu. Rozpoczęła walkę z Niemcami. Wkrótce nawiązano także kontakt z jednostkami sowieckimi. Początkowo Sowieci zgodzili się uznać tę dywizję jako jednostkę podległą polskiemu rządowi w Londynie. Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. W międzyczasie zresztą zginął dowódca tej dywizji, pułkownik Jan Kiwerski, pseudonim Oliwa. Dowodzenie przejął major Tadeusz Sztumberg-Richter. On później przeprowadził tą dywizję, która bardzo mocno stopniała w walkach z Niemcami na Lubelszczyznę. Ostatecznie Sowieci tą dywizję otoczyli. Jednostkę, którą wcześniej uznali za sojuszniczą, pod koniec lipca zażądano od żołnierzy tej dywizji przyłączenia się do armii generała Zygmunta Berlinga. Żołnierze oczywiście odmówili i zostali internowani przez Sowietów, zostali wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego. Major Tadeusz Sztumberg-Richter powrócił do Polski dopiero w 1955 roku. W ramach akcji Burza polskie podziemie próbowało wyzwolić własnymi siłami dwa najważniejsze miasta polskie na wschodzie, czyli oczywiście Wilno i Lwów. Wilno miało być wyzwolone siłami Armii Krajowej w ramach operacji Ostra Brama. Rozpoczęła się ona na początku lipca. Tam dowódcą był pułkownik Aleksander Krzyżanowski, pseudonim Wilk. Własnymi siłami się nie udało zdobyć Wilna. Uczyniono to dopiero we współpracy z Sowietami 13 lipca. I początkowo Sowieci tolerowali obecność polskich oddziałów w Wilnie, tolerowali polskie flagi, ale 17 lipca zaprosili polskie dowództwo na bankiet i na tym bankiecie wszyscy dowódcy z pułkownikiem Wilkiem włącznie zostali aresztowani. Pozostałych żołnierzy otoczono i również zażądano od nich, aby wstąpili do armii generała Berlinga. Żołnierze odmówili i w liczbie 6 tysięcy zostali deportowani w głąb Związku Sowieckiego. I co bardzo ważne, kiedy to się stało? To był dzień 17 lipca. Dokładnie tego samego dnia na Półwyspie Apenińskim zaczynała się bitwa o Anconę, w której uczestniczył drugi korpus Wojska Polskiego, generała Andersa. Także z jednej strony tutaj Polacy walczą na jednym z frontów zachodnich przeciwko Niemcom hitlerowskim, a na drugim krańcu tego frontu sojusznicza armia sowiecka aresztuje polskich żołnierzy i wywozi ich w głąb Związku Sowieckiego. To tylko dobitnie świadczyło o tym, że po tych paru latach wojny
Polska, pomimo tego, że od samego początku jest w koalicji antyhitlerowskiej, ma dokładnie tych samych wrogów, jakich miała na początku wojny, czyli zarówno Niemcy, jak i Związek Sowiecki. Do podobnej sytuacji jak w Wilnie doszło także we Lwowie. Tam miasto zostało uwolnione od Niemców pod koniec lipca 1944 roku. Tam również w wyzwalaniu Lwowa wzięła udział Armia Krajowa, dowodzona przez pułkownika Władysława Filipkowskiego, pseudonim Janka. On później również został aresztowany pod pretekstem przejazdu na jakieś negocjacje do Żytomierza. Tam również żołnierze Armii Krajowej zostali wkrótce wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego. Ci, którzy pozostali na Kresach, stawili opór i to byli, można powiedzieć, pierwsi żołnierze niezłomni, pierwsi żołnierze wyklęci. Oni wkrótce tam chwycili za broń, stawili opór Armii Czerwonej, która zaczęła ich kraj wcielać do Związku Sowieckiego i zaczęła ustanawiać tam komunizm. Tak 21 sierpnia 1944 roku doszło na ziemi nowogródzkiej do bitwy pod Surkątami. Tam w walce z Armią Czerwoną zginął podpułkownik Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz i jego 34 żołnierzy. Oni zginęli z rąk Sowietów i też bardzo znamienna jest tutaj data, 21 sierpnia. Takie rzeczy działy się na wschodzie, podczas gdy akurat na zachodzie 21 sierpnia kończyła się bitwa pod Falec, gdzie wielkie zasługi oddała Polska pierwsza dywizja pancerna dowodzona przez generała Maczka. Czyli tutaj również na froncie zachodnim Polacy odnoszą triumfy, przynoszą wolność Francuzom, a na froncie wschodnim już po pokonaniu Niemców Polacy są zabijani przez Sowietów, przez sojuszników naszego sojusznika. Gdy Armia Czerwona znalazła się na terenach, które zgodnie z zamysłami Stalina miały stanowić powojenne państwo polskie, Stalin zaczął tam instalować swoje własne komunistyczne władze. Tam też stanowił i PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, któremu podporządkowano od razu kształtujący się aparat terroru. Głównie siła tego PKWN polegała na tym, że na Lubelszczyźnie stacjonowało wówczas co najmniej 2 miliony żołnierzy Armii Czerwonej. Za Armią Czerwoną szło NKWD ze swoimi wojskami wewnętrznymi, które aresztowało żołnierzy polskiego podziemia, mordowało i wywoziło na wschód. Działał także SMIERSZ, czyli wywiad wojskowy sowiecki ze swoją agenturą, ze swoimi własnymi aresztami i obozami. Zaczęto poza tym tworzyć rodzimy aparat represji. Utworzono Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, utworzono wojska wewnętrzne, które później w 1945 roku przyjęły nazwę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako taka kuźnia kadr posłużył do tego 200-osobowy polski samodzielny batalion specjalny wyszkolony w ośrodku NKWD w Kujbyszewie. Poza tym zaczęto tworzyć milicję obywatelską. Tak do końca 1945 roku, kiedy wojna w Europie była już skończona, funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce było ponad 20 tysięcy, tam bodajże około 24 tysiące. W Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego znalazło się 29 tysięcy żołnierzy, w Milicji Obywatelskiej ponad 50 tysięcy. Oczywiście nie wszyscy z tych ludzi byli zaangażowani w walkę z komunistycznym podziemiem, ale bardzo, bardzo duża ich część. I oprócz tego z polskim podziemiem walczyły wojska wewnętrzne NKWD. W 1945 roku było ich aż 35 tysięcy w 15 pułkach, także widać jaka to była potężna siła. Dodatkowo warto jeszcze dodać, że w Wojsku Polskim, które zostało utworzone w powojennej Polsce, w latach 1944-1956 przez różne dowódcze stanowiska przewinęło się około 20 tysięcy sowieckich oficerów. To też oddaje całą skalę zjawiska. I ten cały aparat represji został skierowany przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Sytuacja na Lubelszczyźnie była, można powiedzieć, dramatyczna właśnie ze względu na tą bardzo, bardzo dużą przewagę nad podziemiem. Także do końca 1944 roku tam aresztowano co najmniej 15 tysięcy ludzi, z czego 9 tysięcy było powiązanych z Armią Krajową. Na wschód do Związku Sowieckiego deportowano również kilkanaście tysięcy polskich działaczy konspiracyjnych i żołnierzy podziemia. Poza tym w Lublinie sądy zaczęły wydawać pierwsze wyroki śmierci i było ich także bardzo dużo. O wiele bardziej dramatyczna sytuacja była na Kresach Wschodnich, tam gdzie po wojnie miał już istnieć Związek Sowiecki. Tam polska konspiracja zaczęła tracić oparcie w momencie, kiedy polską ludność przesiedlano po wojnie do terenów powojennej Polski, także w drugiej połowie 1945 roku wygasła praktycznie cała polska konspiracja niepodległościowa w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. Sytuacja na Wołyniu była trudna od samego początku z tego względu, że tam wszystkie siły zaangażowano w odtworzenie 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.
Także w momencie, kiedy ta dywizja przeszła na Lubelszczyznę, została tylko taka niewielka siatka konspiratorów, którą rozbito w marcu 1945 roku. Poza tym niektóre oddziały zaczęły odpływać zaraz w momencie, kiedy się przesunął front na ziemię, których było większe oparcie w ludności polskiej. Tak chociażby było z 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, którą dowodził legendarny major Zygmunt Szendzielarz w pseudonimie Łukaszko. On ją zresztą później odtwarzał dwukrotnie, najpierw na Białostoczyźnie, później w Borach Tucholskich. Ale część oddziałów pozostała i tak na przykład walczyła samoobrona ziemi grodzińskiej aż do 1948 roku. Tam dowódcą był kapitan Mieczysław Niedziński, który zginął w walce z Sowietami. Działał także oddział podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olek, który walczył do 1949 roku, też do śmierci dowódcy. Resztki tych oddziałów jeszcze trwały w oporze do 1952 roku i tak gdzieś powiedzmy, że do połowy lat 50. dopiero ten opór udało się Sowietom zdławić po drugiej stronie granicy. Można stwierdzić, że tam straty żołnierzy polskiego podziemia wyniosły od 3 do 4 tysięcy poległych i prawdopodobnie co najmniej 20 tysięcy aresztowanych lub internowanych. Sytuacja w Polsce lubelskiej wyglądała nieco odmiennie. Tam w styczniu 1945 roku ruszyła wielka sowiecka ofensywa. Ona była wcześniej zatrzymana na kilka miesięcy, ponieważ w Warszawie trwało powstanie. To była taka decydująca bitwa, można powiedzieć, o polską niepodległość. Stalin wstrzymał dalszą ofensywę, czekając aż Niemcy stłumią powstanie, tak aby aby Krajowa Rada Ministrów nie mogła wystąpić jawnie wobec Sowietów jako gospodarze w Warszawie. W styczniu 1945 roku, gdy ruszyła sowiecka ofensywa, która tak w wielkim przybliżeniu, można powiedzieć, przesunęła linię frontu z linii Wisły na linię Odry, polskie podziemie nieco odżyło, ponieważ odpłynęły te główne siły, które stanowiły podstawę tego terroru, który się rozpętał w tak zwanej Polsce lubelskiej. W nocy z 5 na 6 lutego 1945 roku siły, oddział dowodzony przez żołnierza Armii Krajowej, przez Cichociemnego, majora Hieronima Deputowskiego, pseudonim Zapora, rozbił posterunek Milicji Obywatelskiej w Chodru. I był to taki sygnał do rozpoczęcia powstania antykomunistycznego na Lubelszczyźnie. Po chwili zaczął się już budzić cały kraj, ludzie z powrotem wracali do swoich oddziałów, obawiając się aresztowań, obawiając się represji komunistycznych. Może parę słów teraz powiem na temat struktury, jak ona wyglądała. 19 stycznia 1945 roku ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. Czynił to głównie z tego powodu, aby oszczędzić krew ludzi, aby ją zachować na jakiś lepszy czas, na jakiś inny, bardziej korzystny moment, w którym będzie można znowu sięgnąć po broń i walczyć o polską niepodległość. Nie wszyscy dowódcy potraktowali ten rozkaz w sposób dosłowny, obawiając się przede wszystkim represji ze strony komunistów, woleli pozostać w podziemiu. Tak na przykład na terenie ziemi białostockiej Armię Krajową przeorganizowano na Obywatelską Armię Krajową, nie rozwiązywano struktur. Na terenie Mazowsza ukonstytuował się ruch oporu Armii Krajowej bez jakiegoś środka centralnego. Na terenie Wielkopolski major Andrzej Rzewuski, pseudonim Hańcza, przekształcił struktury Armii Krajowej Wielkopolską Samodzielną Grupę Operacyjną Warta, która również podjęła walkę z komunistami. Zaczął działać także kapitan Stanisław Sojczyński-Warszyc, który również nie rozwiązał struktur, lecz na bazie struktur akowskich utworzył konspiracyjne Wojsko Polskie. Poza tym istniały struktury związane z Ruchem Narodowym. W 1944 roku do Armii Krajowej w związku z umową scaleniową weszły Narodowe Siły Zbrojne. Później to podziemie związane z Ruchem Narodowym nie czuło się już związane umową scaleniową po fiasku akcji Burza i skupiło się ono w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. To Narodowe Zjednoczenie Wojskowe także miało swoje oddziały, które walczyły z komunistami, również one tworzyły polskie niepodległościowe podziemie. Oprócz tego istniały różne inne organizacje, na przykład Narodowe Siły Zbrojne, Organizacja Polska. Ten element Narodowych Sił Zbrojnych nigdy nie wszedł w skład Armii Krajowej. No i poza tym działały jeszcze takie samodzielne oddziały, głównie związane ze swoimi dowódcami, tak na przykład na Podhalu oddział majora Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, w Bieszczadach oddział majora Antoniego Żubryda, pseudonim Zur, który później był związany z kolei przez Ruchem Narodowym. A można powiedzieć, że w tą całą konspirację na terenie powojennej Polski, w cały ruch antykomunistyczny było zaangażowanych od 120 do 180 tysięcy ludzi. W
1945 roku w oddziałach znajdowało się gdzieś tak, to jest też trudne do ustalenia, ale może od 13 do 17 tysięcy. I tak ogółem można stwierdzić, że przez te wszystkie oddziały partyzanckie przewinęło się wówczas około 20 tysięcy ludzi. Jeszcze w 1947 roku, już po tak zwanej amnestii, w lesie jeszcze zostawało 1800 żołnierzy podziemia niepodległościowego. W latach 50. ta liczba spadła już tak do zaledwie 250, no maksymalnie 400. I tak do połowy, można powiedzieć, lat 50. dopiero ten ruch, ten potężny ruch oporu został stłumiony przez komunistów. Bardzo dużym utrudnieniem był brak jakiejś centralnej struktury, która mogłaby dowodzić tym podziemiem. Działo się to głównie z tego względu, że Sowieci w 1945 roku aresztowali przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Miało to miejsce 27 marca 1945 roku. Oni nie zostali od razu zamordowani, prawdopodobnie z tego względu, że niedawno miała miejsce konferencja w Jałcie. To było w lutym 1945 roku. I tam z kolei zachodni alianci, można powiedzieć, że z ulgą pozbyli się polskiego problemu. Uzgodniono ze Stalinem, że w Polsce po wojnie zostaną przeprowadzone wybory. No oczywiście możemy sobie wyobrazić, jak wyglądają wybory w kraju, w którym stacjonuje Armia Czerwona i w którym o wszystkim decyduje Stalin. Ale w tym momencie można powiedzieć, że sprawa Polski została już całkowicie powierzona Stalinowi. Jeżeli chodzi na przykład o przywódców polskiego podziemia, porwano ich 27 marca 1945 roku, rzekomo pod pretekstem przeprowadzenia rozmów w Moskwie. Lecieli oni samolotem do Moskwy, to cała historia tego lotu wskazuje na to, że ten samolot do Moskwy miał nigdy nie dolecieć. Około 300 km przed samą Moskwą, głównie dzięki przytomności umysłu sowieckiego pilota, który zorientował się, że z maszyną jest coś nie tak, po prostu posadził ją na ziemi. Ci ludzie się uratowali. I bardzo ciekawe jest zachowanie tego pilota, który w momencie, kiedy wylądował gdzieś tam w szczerym polu, po prostu uciekł z tego samolotu, krzycząc, że on z tym wszystkim nie ma nic wspólnego. Ostatecznie koleją, samochodami dowieziono polskich przywódców do Moskwy, gdzie zostali aresztowani. Najważniejsi już nie wrócili. Generał Leopold Okulicki został skazany na karę 10 lat więzienia. Zamordowano go w tym więzieniu, prawdopodobnie w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia w 1946 roku. Delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski także nie powrócił. On został zamordowany najprawdopodobniej na 2 tygodnie przed końcem odbywania tej kary, którą mu tam zasądzono w Moskwie. Inaczej było na przykład z Kazimierzem Kurzakiem, który po wyroku wrócił do Polski, ale tutaj z kolei przez rodzimych komunistów został wpakowany do więzienia i tam go także zamordowano. Takie były losy naszych przywódców. Także to podziemie było pozbawione kierownictwa takiego centralnego. Taką organizacją, która miała kierować podziemiem na wypadek sowieckiej okupacji, była organizacja NIE, skrót od słowa niepodległość. Zręby tej organizacji zaczynał tworzyć generał Nil, ale jej struktura została zniszczona w czasie akcji Burza i w czasie Powstania Warszawskiego. Po prostu zginęli ludzie, którzy mieli tę konspirację tworzyć. Później utworzono już w 1945 roku organizację o nazwie Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, ale ona również zagrożona rozpracowaniem agenturalnym została rozwiązana. Ostatecznie 2 września 1945 roku, czyli już po zakończeniu wojny w Europie, została utworzona organizacja, było zrzeszenie o nazwie Wolność i Niezawisłość. Ta organizacja, można przyjąć, że była taką kontynuatorką Armii Krajowej. Próbowała kierować tym oporem w całym kraju, ale no już tak nie, można powiedzieć, że nie do końca skutecznie. A opór był naprawdę duży. W 1945 roku dochodziło do bitew, gdzie po każdej ze stron brało udział po kilkuset żołnierzy. I przykładem takiej bitwy może być na przykład bitwa pod Kuryłówką, gdzie 6 maja starły się siły dowodzone przez majora Franciszka Przysiężniaka, pseudonim Ojciec Jan. On tam rozbił batalion NKWD w tej bitwie. Później w tym samym miesiącu, 24 maja w Lesie Stockim, oddział dowodzony przez majora Bernaciaka, pseudonim Orlik, oddział złożony z 200 ludzi, dał sobie radę z grupą operacyjną złożoną z 600 żołnierzy, gdzie były połączone siły NKWD, a także KPW, UBMO. Tam rozbito sztab tej grupy. Jeszcze jedna taka wielka bitwa miała miejsce w sierpniu 1945 roku na Podlasiu, tam w Milkusach Pokrzywnych. Dwóch polskich dowódców, porucznik Zygmunt Błażejewicz, pseudonim Zygmunt, i podporucznik Władysław Łukasiak, pseudonim Młot, wybrali się do boju z grupą majora Wasilija Grichko, który słynął jako Polak Ożerca. Tą jego grupę rozbito. Zginął także sam Grichko. Żołnierze polskiego podziemia trwali w tym oporze, licząc na to, że doczekają niepodległej Polski. Wiedzieli, że własnymi siłami raczej się im komunistów pokonać nie uda, ale liczono przede wszystkim na
Konflikt pomiędzy mocarstwami, liczono na to, że siły amerykańskie, brytyjskie i oczywiście polskie siły zbrojne na zachodzie w końcu zetrą się w boju z Sowietami, przyjdą do Polski, wyzwolą ten kraj, ale czas leciał i tych widoków na konflikt pomiędzy mocarstwami było coraz mniej. Wierzono także w to, że dojdzie do jakichś korzystnych przemian politycznych tutaj na terenie kraju, tym bardziej, że gdy wojna się skończyła, do kraju powrócił były premier Stanisław Mikołajczyk i on zgodnie z tymi ustaleniami jałtańskimi wszedł do rządu. Wówczas 28 czerwca 1945 roku powstał tymczasowy rząd jedności narodowej. Tam Mikołajczyk w tym rządzie był wicepremierem. Zachodni alianci bardzo szybko uznali ten rząd i w tym momencie polski rząd w Londynie stracił jakiekolwiek znaczenie. Ci ludzie z dnia na dzień stali się po prostu osobami prywatnymi. Już w sprawie Polski nie mogli zrobić kompletnie nic. Stanisław Mikołajczyk rozpoczął działalność w kraju, reaktywował działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego, które stało się właściwie jedyną partią opozycyjną. Wkrótce na tą partię spadły liczne represje, działacze byli prześladowani, aresztowani, niektórzy byli mordowani. Do takiej pierwszej próby sił doszło w trakcie referendum 30 czerwca 1946 roku. To referendum zostało oczywiście sfałszowane. Kolejne fałszerstwo miało miejsce w styczniu 1947 roku, kiedy doszło do wyborów do Sejmu. W tych wyborach startował PSL, z tym, że był bez szans, ponieważ sam Stalin postanowił, zdecydował o tym, jakie mają być wyniki tych wyborów. Gdyby PSL wzięło udział w tych wyborach w ramach tak zwanego bloku stronnictw demokratycznych, mogło liczyć na 20% miejsc w Sejmie, idąc osobno mogło ich zdobyć tylko 10%. I tak też się stało. Wkrótce działacze PSL byli szykanowani dalej. Ostatecznie Mikołajczyk został zmuszony do ucieczki z kraju, gdyż jego życie już było zagrożone. PSL zostało zlikwidowane, połączono je razem z prokomunistycznym SL w jedno Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Zlikwidowano także odrębność innych partii, m.in. Stronnictwo Pracy zostało połączone ze Stronnictwem Demokratycznym. Zlikwidowano Polską Partię Socjalistyczną. Wspominałem już, jaki los spotkał jednego z jej przywódców, Kazimierza Kurzaka, więc wyszukano jakieś figury z drugiego szeregu, które dokonały tak zwanego zjednoczenia z PPR. Powstała wówczas Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, przewodnia siła, ZSL i SD oczywiście uznały jej kierowniczą rolę. A na reaktywowanie Stronnictwa Narodowego komuniści się nie zgadzali od początku i to stronnictwo przez cały czas musiało pozostawać w podziemiu. Także nie było już widoków na jakąś pomoc z zewnątrz, nie było także żadnych szans na to, aby legalnymi metodami politycznymi mogła się zmienić sytuacja w kraju. Polskie podziemie zaczęło się powoli kruszyć. Tak już w 1945 roku, 22 lipca, komuniści ogłosili amnestię, chcąc nakłonić żołnierzy polskiego podziemia do ujawnienia się, do złożenia broni. Niektórzy z tej amnestii skorzystali. Wraz z tą amnestią został ogłoszony apel pułkownika Radosława. Pułkownik Jan Mazurkiewicz Radosław, bohater powstania warszawskiego, został aresztowany przez Sowietów, przez UB. Został aresztowany przez UB i on z więzienia się zwrócił z takim apelem do swoich dawnych żołnierzy, apelując po prostu o to, aby złożyli broń. Wiem, że na ten jego apel ludzie reagowali dość gwałtownie, między innymi wspominany tutaj kapitan Stanisław Sojczyński, Warszyc, dość gwałtownie zareagował, mówiąc, że pułkownik Radosław nie ma prawa tego żądać od swoich żołnierzy, niektórzy nawet nazywali go zdrajcą. Właściwie trudno by było Radosławowi zarzucać brak odwagi. Prawdopodobnie kierował się on tymi samymi motywami, jakimi się kierował generał Okulicki, rozwiązując Armię Krajową. No później się okazało, późniejsze losy Radosława wskazują na to, że nawet ten apel o złożenie broni nie dawał nikomu gwarancji bezpieczeństwa. Tym bardziej, że po uwolnieniu Radosława on został ponownie aresztowany, gdyż komuniści chcieli z niego uczynić świadka oskarżenia w procesie generała Nila. Oczywiście Radosław odmówił, został z tego powodu skazany na dożywocie i w połowie lat 50. dopiero odzyskał wolność. Zresztą to, co się działo w latach 40. na początku lat 50. wykazywało, że nawet ci ludzie, którzy wracali z Zachodu i próbowali w jakiś sposób się wkomponować w tą rzeczywistość, wierząc, że ona nie jest taka do końca zła, że być może dojdzie do jakichś przemian, również nie mogli być pewni swojego bezpieczeństwa, czego dowodzi chociażby los komandora Mieszkowskiego, którego zwłoki odnaleziono na Łączce. Ten przedwojenny oficer wstąpił później do marynarki wojennej już w Polsce powojennej i on także został później oskarżony o szpiegostwo, skazany na śmierć, został zamordowany i to także nie był jedyny taki przypadek. Zmieniła się także później
Taktyka komunistów, którzy początkowo nie radzili sobie z niepodległościowym podziemiem, zaczęli stosować nieco inną taktykę. Wydzielono specjalne grupy operacyjne. Każda z nich miała ścigać jeden oddział. Było to zwykle tak, że agentura UB miała ten oddział wystawić grupie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czasami używano do tego celu byłych partyzantów Armii Ludowej, którzy się podszywali pod weteranów z jakiegoś rozbitego oddziału, próbowali nawiązać kontakt z dowódcą, potem wpakować go w pułapkę, gdzie już czekały odpowiednie siły KBW, żeby rozbić taki oddział. Czasami się posuwano do zwykłych morderstw, tak między innymi zamordowano majora Żubryda, przy okazji zamordowano także jego żonę. Jedną z perfidnych metod była oferta przerzutu oddziału na zachód i tak na przykład zgrupowanie Narodowych Sił Zbrojnych, którym dowodził kapitan Flamę, pseudonim Bartek na Żywiecczyźnie, zostało zlikwidowane w taki sposób. Tych żołnierzy wywieziono w rejon Łambinowic, mieli być przerzuceni na zachód. Tam około 200 ludzi zostało zamordowanych, po prostu wysadzono ich w nocy w budynku, w którym nocowali. No, sam kapitan Flamę przeżył, on nie ruszył z tym ostatnim transportem, został tam na Żywiecczyźnie, później się ujawnił w trakcie amnestii w 1947 roku, ale i tak nie zagwarantowało mu to dalszego życia. Został wkrótce zamordowany w restauracji, zastrzelony przez milicjanta, którego komunistyczny wymiar sprawiedliwości również potraktował bardzo łagodnie. Tak powoli epopeja żołnierzy wyklętych zbliżała się do końca. Likwidowano poszczególne oddziały. Na przykład wspominany tutaj Stanisław Sojczyński również został dzięki działalności agenturalnej aresztowany. Zamordowano go 19 lutego 1947 roku w Łodzi. Tego samego dnia w Kielcach zgładzono innego bohatera. Był to kapitan Jaskulski, pseudonim Zagończyk. To był z kolei człowiek, który kochał kolej, był specjalistą od dywersji kolejowej. On został zamordowany dokładnie tego samego dnia, kiedy zginął Warszyc. Major Zapora, o którym tutaj wspominałem na początku, bo oczywiście nie sposób powiedzieć o wszystkich, także wspomnę jedynie o niektórych. Także został zamordowany, jemu również proponowano przerzut na zachód. Został aresztowany przez UB w Nysie po straszliwym śledztwie, gdzie był bardzo, bardzo okrutnie torturowany. Przyprowadzono go na proces z wybitymi zębami, z pozrywanymi paznokciami. Jeszcze przyprowadzono go dodatkowo w niemieckim mundurze. Został skazany na śmierć, został zamordowany. Paradoksalnie to, że oprawcy wrzucili go do dołu śmierci w tym niemieckim mundurze, pomogło w identyfikacji zwłok majora Dekutowskiego. W 1951 roku, 1 marca, został zamordowany ostatni szef Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk. On stał na czele 4. zarządu, został aresztowany wraz z całym zarządem. Ja chciałbym mu też poświęcić parę słów, ponieważ jemu zawdzięczamy to, że święto żołnierzy wyklętych zostało ustanowione właśnie 1 marca, w rocznicę jego śmierci. Pułkownik Łukasz Ciepliński był bohaterem już we wrześniu 1939 roku, tam walczył nad Pzurą. Generał Tadeusz Kutrzeba osobiście odznaczył go Krzyżem Virtuti Militari, odpiętym z własnej piersi za zasługi bojowe. W czasie II wojny światowej stał on na czele inspektoratu ZWZ AK w Rzeszowie i wykonał naprawdę gigantyczną pracę wywiadowczą, zdobywając materiały o niesamowitej wartości. Na przykład na stacji kolejowej w Sędziszowie Małopolskim ludzie Ciepińskiego zdobyli niemieckie plany ataku na Związek Sowiecki. Później jego ludzie pisali raporty dotyczące rakietowej broni V2 i przesyłali je na zachód. Także ten dorobek był naprawdę bardzo duży. Ciepliński został aresztowany w 1947 roku na przełomie listopada i grudnia. Aresztowano wówczas cały ostatni, 4. zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ludzi tych również po brutalnym śledztwie skazano na śmierć i zamordowano. Po rozbiciu 4. zarządu komuniści utworzyli swój własny, fałszywy 5. zarząd, który podszywał się pod dowództwo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Posłużył on między innymi do tego, aby zlikwidować ostatnie oddziały w podziemie. Tak było chociażby z oddziałem kapitana Kazimierza Kamińskiego, pseudonim Huzar, który działał na Podlasiu. Jemu również zaproponowano przerzut na zachód. W momencie, kiedy żołnierze znaleźli się w Warszawie, zostali aresztowani. Huzar oczywiście został później skazany na śmierć i zamordowany. Ostatnim polskim partyzantem, który był w oddziałach u Zapory, później u Zdzisława Brońskiego, pseudonim Ustok, był Józef Franczak, pseudonim Lalek, on był sierżantem. Ukrywał się praktycznie od 1948 roku, został zamordowany już w latach 60., to był 63 rok, 21 października, czyli to już był czas po tej odwilży.
najbliższy z połowy lat 50., kiedy się wydawało, że będzie można normalnie żyć. Cały czas jeszcze aparat komunistyczny ścigał żołnierzy polskiego podziemia. Tak podsumowując, straty, jakie poniosło polskie podziemie antykomunistyczne, nie da się ustalić dokładnych liczb, z tego względu, że nie była prowadzona jakaś oficjalna statystyka. Można z takim, tak dość ostrożnie oszacować te straty na 7,5 tysiąca poległych. W więzieniach mogło umrzeć co najmniej 20 tysięcy ludzi, głównie z powodu tortur albo nieludzkiego traktowania. Poza tym warto wspomnieć o tym, że wydano ponad 5 tysięcy wyroków śmierci w sprawach politycznych i większość z tych wyroków została wykonana. Również po odbyciu kar, po odzyskaniu od wolności, ci żołnierze podziemia antykomunistycznego, którzy próbowali w jakiś sposób ułożyć sobie życie w powojennej Polsce, byli przez cały czas inwigilowani, prześladowani, nie mogli robić żadnej większej kariery zawodowej ani naukowej. Ich prawa były diametralnie ograniczane, spychano ich cały czas na margines. W jaki sposób ich traktowano, dowodzi jeszcze los jednego z żołnierzy wyklętych. Wspomnę tutaj o był nim kapitan Antoni Heda, pseudonim Szary, człowiek, który między innymi rozbił więzienie w Kielcach. On został później skazany na karę śmierci, którą mu zamieniono na dożywocie. Jeszcze w czasach stanu wojennego, on był z rocznika 1916, został internowany. Zupełnie jakby się komuniści obawiali, że on ponownie zbierze oddział i ruszy z nim do lasu. Był to najstarszy internowany. Jeszcze w 2006 roku, doceniając jego zasługi, prezydent Lech Kaczyński awansował go na stopień generała brygady. Chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Zwykle komunistyczna historiografia bardzo rzadko wspominała o polskim podziemiu niepodległościowym, o tym antykomunistycznym zrywie. Posługiwano się terminem wojna domowa. On oczywiście jest niewłaściwy. Taki termin wojna domowa to pasuje na przykład do konfliktu w Stanach Zjednoczonych, gdzie była wojna secesyjna, gdzie starły się dwie strony, nie było żadnej ingerencji z zewnątrz. Tutaj nie było wojny domowej. Owszem, dochodziło do walk bratobójczych, to jest prawda, tym bardziej, że nawet jednostki Ludowego Wojska Polskiego z żołnierzami z poboru były wykorzystywane przez komunistów do tego, aby zwalczać antykomunistyczne podziemie. Także tutaj dochodziło do walk bratobójczych, to jest prawda, ale nie było wojny domowej z tego względu, że ten komunizm nie został tutaj zainstalowany przez Polaków, tylko został tutaj zainstalowany z woli Stalina i to on tutaj spowodował, jego rozkazy spowodowały to, że powstał czerwony aparat represji, wspierany zresztą przez cały czas i kontrolowany przez Sowietów. Także termin wojna domowa jest jak najmniej adekwatny i myślę, że powinniśmy się posługiwać terminem powstania antykomunistycznego. Jeżeli chodzi o całą historię żołnierzy wyklętych, nie jest ona napisana do samego końca. Wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Wielu bohaterów ekshumowanych na Łączce jeszcze nie odzyskało swojej tożsamości. Istnieje jeszcze wiele ponurych zagadek w naszej historii, chociażby takich jak Obława Augustowska. Nie wiemy, gdzie spoczywają zwłoki tych ludzi, którzy zostali wtedy gdzieś wywiezieni i zamordowani. Można się spodziewać, że taki duch się kiedyś odnajdzie. Podam tutaj przykład. W 20 parę kilometrów na północ od Rzeszowa, między Sokołowem Małopolskim a Turzą jest las. W tym lesie stoi krzyż. Pod tym krzyżem w dole leżą zwłoki ludzi, którzy tam zostali zamordowani w drugiej połowie 1944 roku. Działo się to w ten sposób, że po nacierającym pierwszym froncie ukraińskim Armii Czerwonej szły wojska wewnętrzne NKWD, które likwidowały wrogów. Do tych wrogów Sowieci zarówno zaliczali tych, którzy walczyli przeciwko nim na froncie, jak też i jednostki Armii Krajowej, czyli sojuszników swojego sojusznika. I tak w tym dole, jak się udało ustalić, leżą jeńcy z różnych formacji sojuszniczych Wehrmachtu, głównie złożone z obywateli Związku Sowieckiego, którzy walczyli w wojnie przeciwko Sowietom, więc są to na przykład Tatarzy, Azerowie, różni inni ludzie. I razem z nimi leży tam kilku polskich żołnierzy z Armii Krajowej, zamordowanych razem z nimi i wrzuconych do tego dołu. W taki sposób była traktowana Armia Krajowa i całe polskie podziemie przez nacierające wojska sowieckie. I myślę, że nasza ziemia niestety kryje wiele takich dołów. Być może z czasem ustalimy, gdzie one się znajdują i to jest zadanie dla nas, być może nawet dla przyszłych pokoleń. Dziękuję Państwu za uwagę.